Cześć, cześć, witajcie drodzy gracze, witam was niezmiernie serdecznie w drugim już odcinku z serii Zagrajmy sobie w grę Control. Grę z 2019 roku, produkcji studia Remedy, czyli twórców świetnych, genialnych gier, takich jak Alan Wake i Quantum Break. Nawet się rymują te dwa tytuły poprzednich dzieł studia Remedy. Obie serie oczywiście są do zobaczenia na kanale, także będą podlinkowane pod każdym odcinkiem z najprawdopodobniej pod pierwszym odcinkiem z Control są podlinkowane poprzednie serie, żebyście mogli produkcję studia Remedy zachwycające jak najbardziej zobaczyć. No, Alana Wake'a na Xboxie One i Quantum Break również na Xboxie One przeszliśmy sobie w całości, a tutaj Control ogrywamy trochę innym nurtem, ponieważ na konsoli PlayStation 4 i mówiąc ogólnie, co się wydarzyło w pierwszym odcinku. Mała retrospekcja, raport z tego, jak tutaj nasza fabuła wyglądała. Nasza bohaterka Jessie została w jakiś sposób wezwana do federalnego biura kontroli. Przybyła tutaj do Nowego Jorku, jak wiemy. No i weszła do budynku. W budynku okazało się, że dzieje się coś dziwnego. I nasza bohaterka dotarła w końcu jeszcze po rozmowie tutaj z... Po rozmowie z dozorcą. Po rozmowie z dozorcą dotarła do biura dyrektora. Mieliśmy oczyścić z syku tą kobietę i się udało, więc przy okazji cel misji zrealizowaliśmy, ale wracając. Po rozmowie z dozorcą dotarliśmy do biura dyrektora tego biura federalnego kontroli i okazało się, że popełnił samobójstwo. I przy nim leżał pistolet, jego broń osobista. Jessie podniosła ten pistolet i okazało się, że ten pistolet nie jest zwykłym pistoletem, jest bronią skonstruowaną na podstawie tutaj technologii najprawdopodobniej obcych. Federalne Biuro Kontroli też się zajmuje kontrolą i badaniem zjawisk i materiałów paranormalnych, takich niekonwencjonalnych. No i też podniesienie tej broni, ta broń nas zaakceptowała, przyszliśmy taki, można powiedzieć, rytuał, egzamin, aby stać się posiadaczem tego pistoletu. Pistolet nas zaakceptował, co oznacza, że staliśmy się, nasza bohaterka stała się nowym prezesem, nowym dyrektorem Federalnego Centrum Kontroli, więc można powiedzieć, taki mocno nietypowy, futurystyczny, zagadkowy i tajemniczy proces rekrutacji, który nasza bohaterka zdała i dostała od razu najwyższą posadę. No ale oczywiście nie było tak pięknie. Walczyliśmy z ludźmi biura, którzy jak się okazało zostali opanowali przez tajemnicze zjawisko, jakim jest syk. Polega to na tym, że ludzie właśnie zamieniają się w agresorów, atakują nas, bądź też są zawieszeni tak w przestrzeni, jak widzieliście tutaj, moi drodzy, tą kobietę przed chwilą zawieszoną w przestrzeni. Więc udało nam się po raz pierwszy za pomocą naszych mocy, naszych umiejętności wydobyć tą osobę zawieszoną z tego stanu. To by było na tyle. Odblokowaliśmy sobie, jak spojrzycie na mapę, pierwszy punkt kontrolny tutaj w centrum kierownictwa. Nasza bohaterka jest oznaczona tą czerwoną strzałeczką. Tu mamy jedno pomieszczenie, do którego możemy iść. No i odblokowaliśmy właśnie po kilku walkach tutaj ten bunkier drugi, w którym skrywała się kobieta Emily Pope. Jakaś taka szefowa. I zamyka się automatycznie. Ciekawe.
A my z nią porozmawiać teraz w sytuacji, kiedy nam się udało już tą kobietę wydobyć z opanowania sykiem. W ogóle tutaj coś mamy. Drzwi są zablokowane. Tu, o. O ty w życiu. O ty w życiu. Jakimś mamy tutaj. O, popatrzcie, mamy klatkę taką szklaną z drzwiami pancernymi, a w środku maszyna muzyczna. Szafa grająca, o, szafa grająca, znana z takich właśnie lat retro trochę. Mamy tą piramidę. Bardzo ciekawie to wygląda. Dobra, gdzie jest nasza Emily Pope? W bunkrze tutaj jej nie było. Tu mamy jeszcze wejście po schodach, więc śledźmy sobie mapę. Tutaj są znane nam obszary biurowca na ten moment. Kolejna osoba jest zawieszona w syku, ale nie mamy możliwości teraz dostępu do pistoletu. To jakieś radyjko. Dobra, koniec durnot, moi drodzy. Nie będę was osłabiał swoją głupotą, po prostu. Drzwi się otwierają automatycznie. O, broń nam się znów aktywowała, gdyż ponieważ wkraczamy do obszaru. Jak się, oj, wybaczcie, jak się okazuje, tutaj salka taka jest oznaczona znakami zapytania. Ale zanim, hola, hola, hola. Tu już pistoletu nie mamy dostępnego, więc też zwróćcie uwagę, dostęp do broni mamy nie wszędzie, gdzie tutaj nie ma zagrożenia i sprawy wyglądają stabilnie, tak, sytuacja jest pod kontrolą. Dostępu do broni nie mamy. Drzwi odmawiają nam posłuszeństwa. My jesteśmy przecież panią dyrektor całego biura, więc hello. Okaż respekt. Co my tutaj możemy zrobić? Szybkie przemieszczanie ubrania możemy zmieniać. Tak, tutaj już kwestię badaliśmy. I w razie czego będziemy mogli po przyjęciu kolejnych terenów przenosić się między kolejnymi częściami. A tutaj jest jakiś pan, który ma jakieś tajemnicze urządzenie założone, jakąś kamizelkę, oby to nie była bomba. I ma śmiesznie zakręcony loczek na czole. Jaki ma uroczy zawijasek, jak bobasek. Dobra, jest tutaj nasza Emily Pope, więc zagadujemy. Ona też ma taką kamizelkę tajemniczą. Może ona chroni przed tym sykiem, przed działaniem tego. A, moi drodzy, włączę jeszcze pauzę. Przepraszam, że tak w trakcie dialogu. Natomiast Emily... nie Emily, Jessie została wezwana do tego Federalnego Biura Kontroli, gdyż ponieważ ma to pomóc jej i tropi jakąś kwestię tajemniczą z lat swojego dzieciństwa i chce tutaj w tym Federalnym Biurze Kontroli wyjaśnić tą sytuację, ma trafić tutaj na informacje, na tropy, które pozwolą jej tą sytuację sobie wyjaśnić z dzieciństwa, z lat dziecinnych jakąś tajemnicę. Więc na tym osadzona jest nasza fabuła. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. Dylan to jest brat Jesse. Tyle się dowiedzieliśmy. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones. And before my time, and very classified. I can try to dig out some old files for you.
My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us, or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is. Więc nasza bohaterka Jessie była wmieszana w jakieś tajemnicze, paranormalne wydarzenia w dzieciństwie. Jej brat najprawdopodobniej też. It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. Dobra. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Okay, Jessie tak o sobie sądzi, że nie jest typem przywódcy. I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Czerwony telefon, bardzo wymowny symbol, fotel skórzany, szklany stolik, teczka z aktami i czerwony telefon. Wygląda bardzo poważnie. Witamy w najstarszej siedzibie. Jest też trofeum z tym związane. Tak jak wiecie z poprzedniego odcinka, z pierwszego, moi drodzy, jest to mój pierwszy kontakt, moje pierwsze wrażenia z grą Control. Nie miałem wcześniej do czynienia z grą. Ukończ misję numer 1. Okidoki. Ona jest tutaj jakąś agentką ochrony, tam Emily Pope. Wejdź do działu komunikacji, żeby znaleźć linię specjalną, czyli ten czerwony telefon. Co możemy? Pochodzenie syku. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay.
Są tutaj, jak widzicie, takie smaczki tajemnicze, związane jakby z jakimiś starożytnymi kulturami, z obcymi, i że zjawiska paranormalne i tutaj miejsce mocy, całe to biuro, siedziba, najstarsza siedziba jest miejscem mocy. Mocne ściany, aby nic się stąd nie wydostało, czyli jakieś tajemne moce są przechowywane. No, znaczy tajemnicze jakieś badania są przeprowadzane. No, bardzo ciekawy klimat, bardzo ciekawy pomysł miało Studio Remedy na stworzenie tej historii. Dobra, kontynuujmy sobie na temat dyrektora Trencha, czyli tego, który popełnił samobójstwo i którego Jessie znalazła w jego gabinecie. This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Następnym tematem rozmowy z zapytaniem są Can obiekty you tell me mocy. what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them Zwykłe from przedmioty, altered które mają items, which are still paranormalną housings of paranatural forces, but are energię. more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Jak ona to Got it. zapamiętała? Jedyna Thanks. konkluzja i wniosek z tej wypowiedzi. Jak ona to zapamiętała? Hedronowe wzmacnianie rezonansu. Ostatni So temat. HRA stop you from becoming his? It seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. And each one it seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. No i pozostaje nam, moi drodzy, wyjście. Thanks, Wyjście, Emily. wyjście, I'm sure I'll have wyjście. more questions soon. Już. Just let me know. Dajcie mi dosłownie, moi drodzy, moment. Jedną rzecz muszę tutaj zobaczyć. Dobra. Także tak. Dobra. Wejść do działu komunikacji, aby znaleźć linię specjalną. Zerknijmy, jak to się ma do naszej mapy. Sala zarządu, z niej wychodzimy. Drzwi się nam same otwierają. Wracamy do naszego tutaj holu, gdzie jest całe logo organizacji. No i na podstawie tego możemy sobie kontynuować. There it is again, our welcome message. Jak zauważyliście we wcześniejszym odcinku, ważna kwestia, broń sama się regeneruje, amunicję sobie. Mamy pasek w formie takiego uśmieszku. Jedno oczko w postaci celownika i zasób amunicji. Są ludzie opanowani przez cyk. Dobra.
Nam się regeneruje pasek amunicji. Wydziela się z nich taki dym, smuga. Dobra, nie zabijaj, znaczy nie likwidujmy ich. A więc tak, jest nasza bohaterka tutaj, w tym obszarze. I tutaj mamy jakieś gniazdo zarazy. Co to było? Aha, życie nam zabrało. Fajnie wiedzieć. Będzie trzeba to życie zregenerować. Gdzie my mamy dział komunikacji? Stołówka. Mamy możliwość sobie przeskoczyć. Dobra, łatwizna. Kilku przeciwników nam się pojawiło. Rozgrywka raczej będzie lekka i przyjemna. Więc tak, no dobrze. Nie menu, tylko mapkę. O, coś się nie chce doczytać, mapka. He, ciekawe. O, brakuje. Dobra. Brakuje nam... Kurde, ej. Co jest? Może jak wrócimy do tego obszaru, który znamy, to mapa będzie reagować właściwie. A działa właściwie, zwróćcie uwagę. Więc ciekawe. Ale teraz też działa mapka właściwie. Są tutaj schody. Te. Jest shelter kolejny. Ulala. Dobra, zadaje nam to obrażenia, więc w to się nie pakujemy. Tutaj mamy kolejne przejście, tylko... Okej, otwiera się. Niedoręczone listy. Jakieś pole siłowe go chroni w ogóle. Dobra, na ten moment możemy się chować za osłonami. Odruchowo próbuję przeładować broń, mimo że tutaj w grze nie trzeba tego robić. Niedoręczone listy. Mamy ten obszar.
naszej siedziby biura. Dobra, niech się przeładuje nasz pistolet. No spokojnie, systematycznie będziemy wrogów przepracowywać. Dobra. Dobra, mamy wrogów przepracowanych. Przewróciliśmy lampę. Odczytujemy sobie punkt podróży i rekonstruujemy, można powiedzieć, ten budynek. Uwalniamy obszar opanowany przez cyk. Tak to można sobie zdefiniować. Dział komunikacji. Dobra. Zdrówko nam się uzupełniło. Szybkie przemieszczanie. Okej, mamy listę. Centralne kierownictwo, niedoręczone listy. Dobra, na razie sobie odpuszczamy takie imprezy. Badamy ten obszar pod kątem naszej misji. Okej, jest jakiś materiał filmowy. Także trulululu, dobrze. Tu się. Dobra. Zaraz. My tutaj sobie dział komunikacji tutaj jest, dobra, zaraz. Materiał został ten filmowy obejrzany. Dobrze, tutaj jest nasz pentagram. Tu zablokowane drzwiczki. Mamy za zadanie przejść przez dział komunikacji. Natomiast jeszcze na wszelki wypadek tutaj unieszkodliwmy tą postać. Zawsze unieszkodliwianie potencjalnego zagrożenia zawczasu to jest dobra forma prewencji, moi drodzy. I na ten moment sobie jeszcze zerknijmy. Mamy kolejne korespondencje. Martwi prezydenci, taki jest tytuł, brzmi nieciekawie. Tutaj przeszklenie nam blokuje przejście. Dobra. Także tirulir. O kurde, co jest? A, tu drzwi, okej. Dobra, już trochę. Nie mamy latarki też żadnej, która nam by oświetlała drogę. To jest słabe. Zwłaszcza w tych mrocznych obszarach biura. Tutaj tirulir. I tu jeszcze dokument leży. Trend, zgoda dotycząca. O kurde, nie przeczytałem. Tu mamy nasze zasoby akta. Korespondencja. Trend, zgoda na. Zgoda dotycząca niedoręczonych listów. Oki doki. Dobra, lecimy sobie dalej z tematem. Biureczko jakieś i. Tirulirulaj. Projektor filmowy, dobra, takie klimaty biurowe. Nic tu się raczej więcej istotnego nie dzieje. Tutaj też nie. Jak widzicie, warto się trochę po tych miejscach pokręcić, nawet tak forfanowsko. Może trochę z nudy, bo czasami te dokumenty się pojawiają. Korespondencja, jest to element znajdźkowy, kolekcje z danych etapów gry w formie dokumentacji. Dokumentujemy sobie nasze postępy. Potencjalne zagrożenia sobie wyeliminujmy. Dobra. Potencjalnie tutaj mamy jakiś korytarz. Ulala. Ten korytarz. To ten korytarz. Dobra, tutaj ciało jakieś wypadło. Słychać jakieś niepokojące trzaski, szumy. Tutaj jest bariera. Jakaś ulala, boję się.
Aha, mamy dotrzeć do obiektu mocy, mimo że strzela w nas jakimiś odłamkami. I emituje jakieś fale energii. Którędy? Dobra, tutaj są schody jakieś. Obiekcie mocy, nadchodzę do ciebie. Szykuj się. Opa, o. Nie wypadło to dobrze, bo spadliśmy jak kłoda na sam dół. Zabrało nam to też punkty zdrówka. No, gra jest taka przyjemna. Ale niektóre kwestie to tutaj... Zawirowanie jakiejś mocy. Aha, tu mamy przejście kładką w razie czego. I może tędy musimy... O kurde. Dobra. Dobra, jest. Docieramy tutaj i odblokowujemy. Jakiś taki kwadrat z wyciętym kółkiem. Nasza Jessie musi przełamać opór syku, który zapanował tym miejscem. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The boards in charge here, their pyramids and bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Nie jestem niczym dyrektorem. O, co tu się dzieje? Przytrzymaj R1, aby schwytać zaznaczony obiekt. Zwolnij L1, aby wystrzelić. R1, dobra. Czyli mamy coś na kształt telekinezy, która nam pozwala miotać przedmiotami. Aż to wygląda, szczerze mówiąc, bojowo mocno, zjawiskowo, mocarne. Władanie przedmiotami. Pozwala się to wyżyć przede wszystkim. I tak, tutaj mamy jakieś też rozbijanie barier, interakcje z przedmiotami zrzuconymi nam w lokacje. Dobra. Hopsasanki robimy. Spróbujmy. No czuć tę moc, czuć, mam tę moc, jak głosi pewien cytat popularny. Mam tę moc. I trafiamy bez pudła, mamy aimlocka takiego. Zmiatamy przeciwników po prostu. Mam tę moc, miotam klocami całą noc. Dobrze. Brzmi dobrze. I wygląda też fenomenalnie. Paranormalna potęga. Zdobądź zdolność wystrzelenie. Czyli mówiąc kolokwialnie, w moim rozumowaniu, moc telekinezy. Więc tak. Oczywiście śmieszki, żarty i durnoty, nie katuję was tym, moi drodzy, więcej.
moimi głupimi tekstami. Wracamy do miejsca mocy już. Bardzo to pomaga jako walka dystansowa. Bo też automatycznie tutaj nam lokuje przeciwników, więc daje to fajną przewagę. Dobra, łatwo idzie. Szczerze mówiąc, przyjemnie. Dobra, dostał jakąś chyba głowę w miarę możliwości nasz przeciwnik. Gdzie ty jesteś? Nygusie, tutaj jesteś. Chronicie jakieś pole siłowe. Jesse może przywoływać też przedmioty z dość dużej odległości. Dobra, na luzie, w rozpiętej bluzie. Panockowie zostali położeni, rozgromieni. W ogóle możemy sobie też poza walką tutaj bawić się tym. Może się to też przydać eksploracyjnie, gdyż ponieważ mogą jakieś przedmioty blokować nam przejście, a nasza Jessie będzie mogła pyrgać, mówiąc tak śmiechem, żartem, tymi przedmiotami na prawo i lewo. Jakiś kosz na śmieci, proszę bardzo, pyrk, wyrzucamy śmieci. Jakiś bidon czerwony, tuba, bęk. No i rozwalamy wszystko. Daje to wielki fan, na pewno. Tutaj proszę bardzo, jakiś zestaw do spawania z gaśnicą. Może to i nawet wybucha. Wybucha. Więc można zastosować jako miotanie takie ogólne w przeciwników i jeszcze będzie... Proszę bardzo, gaśnica pewnie wybuchnie. Bang. Fajny wybuch. O, panocek się trafił jakiś. Im większy przedmiot, tym większe obrażenie. Gaśniczka, pyk i bęk gaśniczką. Proszę bardzo. Kolejny shelter mamy, zdaje się. I tutaj już możemy sobie zobaczyć co nieco. Klub książki Samson. Tu zbieramy kolejne jakieś materiały. Modyfikacja broni, wzmocnienie pocisku, otwórz wyposażenie. Modyfikacje broni, ok. Zwiększenie celności plus 6%. Wyposaż, rozbierz na części. Czyli mamy jakieś modyfikacje broni. Modyfikacje osobiste. Wzmocnienie zdrowia. Regeneracja zdrowia po podniesieniu zdrowia plus 20. Ciekawe. Więc mamy wyposażone regeneracja zdrowia po podniesieniu zdrowia wyższa. Przyda się. Przyda się. Ubudu? Siła bojowa, dobra. Female power. Siła kobiet. Przejdź dalej przez dział komunikacji. No gdzież? No już miejsce turbomocy. Odkryliśmy. Więc jaki dział komunikacji? A mapa się zaczytała. Gdzie my mamy przejść dalej? Przez jaki? Ubudu. O kurde, ściany się rozwalają. Ale jazda, możemy rozwalać budynek. Jako prezes Federalnego Biura Kontroli. O. Możemy rozwalać, to jest nasz budynek. Ale on zmienia kształty, sam się regeneruje najprawdopodobniej. Czary Mary się z tym dzieją. Stolik, proszę bardzo. Stolik zanosimy gdzie chcemy. Telekinę zarządzi. To jest to, co gracze lubią najbardziej. Wielka skrzynia. No problem. Wózek, bang.
Rozwałka na całego. Druga skrzynia. Bzdęk. Rozwałka jest fenomenalna. I też to wygląda wszystko wizualnie. Ten przedmiot, jak widzicie, odpowiada na nasze ruchy. Trochę się oddala, trochę się przybliża. Tak lewituje w pewnym zakresie ruchów. Bęk, rozwalamy. Coś tutaj z tego wypadło, jakieś pieniądze. Gaśnica bierzemy i mamy ją w pogotowiu do walki. Otoczenie, walka otoczeniem rządzi. Coś tutaj będzie, jakieś gagatki się skrywają pewnie przy nami. Coś tutaj fajnego leży. Poziom dostępu pierwszy. Poziom dostępu. To daje nam jakieś możliwości magiczne. Brzmi ciekawie. O, mamy kolejny punkt kontroli. Będzie rekonstrukcja budynku, zdaje się. Dobra, wyjść. Nie. A tak by the way. Wyjście, dobra. Tutaj mamy, okej, okay, tu jest nasza Jessie. Dział komunikacji, my to się zapuściliśmy w inny obszar budynku. Lampka, proszę bardzo, zabieramy wam lampkę, nie będzie lampki na biurku. Bang, koniec tego dobrego. Tutaj mamy zablokowane przejście i zwróć uwagę, dzięki naszej mocy możemy sobie tutaj odblokować przejście chociażby. O, ty ciulu jeden. Bang, dostaniesz betonem w twarz. Bang, pudłem, skrzynką, walizką. Bang, 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 bang. Dystrybutorem wody. Bang. Będziesz nam dokuczał? Nie wolno tak. Już. Nie potrzebujemy się praktycznie. Ty ciulu jeden, nie rozrabiaj. Ja tu jestem dyrektorem. O, oh, Jesus, jest wesoło. Ja tu rządzę w tej organizacji. Nie wolno przeszkadzać nam. Mam pistolet, mam moc telekinezy i zbieram kolejne magiczne materiały. Izba pamięci, otwórz zasoby. Izba pamięci, zasoby, to tu będzie w tej zakładce. Materiały koncepcyjne. Poziomy dostępu, dobra. Raczej ma to charakter informacyjny dla nas. Stołeczkiem rzucimy w szybę, proszę bardzo, ale szyba jest raczej odporna na wszystko, co zrobimy. Gaśnicą prygniemy, bang, nie ma. Efekty takie wizualne, graficzne są bardzo piękne w tej grze. Robią wrażenie i daje to mega fan z rozgrywki. Dęk. Latające skrzynie, stoły, gaśnice, proszę bardzo, wybuchy, bang. Robi to mega wrażenie. Dobra, wracając trochę do powagi całej sytuacji. Tutaj nasza bohaterka na ten moment po tym dziale komunikacji się porusza. I teoretycznie tutaj możemy wrócić. Dobra, polećmy sobie tym korytarzem. Fajne jest to. Tutaj było to miejsce mocy, które sobie rozgryźliśmy, rozpracowaliśmy. Brzdęk. Mocna jest ta telekineza, trzeba przyznać, że takimi dosyć ciężkimi przedmiotami ona pyrga, jakby to nic nie ważyło, jakby to były... Proszę bardzo, jakieś anteny, nie będzie anten, bang, dosyć tego dobrego, ja się nie zgadzam tutaj na to, bang. Dobra, żarty żartami, ale wyszliśmy z powrotem tutaj. Kurde, no i co z tym?
Co z tym działem komunikacji? Przejdź dalej przez dział komunikacji. O, kolejny pojemnik mamy. Z materiałami. Tu jakieś drzwi w ogóle zapiankowane, zabudowane do granic możliwości, więc... Gaśniczka. Brzdęk, brzdęk. Ciekawe, jak daleko prygniemy. Ej, do końca, po linii prostej. Zero opadania w ogóle w czasie lotu. Ubudu. No to nasza Jessie się staje mocarną niewiastą. Białogłową, jakby powiedział poeta, prawda? Z taką kobietą się nie podskakuje, takiej kobiecie, prawda? Która jeszcze włada telekinezą, to tym bardziej nie. Bo jak rzuci w nas czymś, to będzie przekichane. Dobra. Wracając już z tematów rzucania, czym popadnie, gdzie popadnie. I wracając z głupich wypowiedzi nie na temat. Zamknięte. No jak tak można? No tutaj mamy szybką podróż. Wyjście. Okej. Jakieś pokoiki się między, przed nami otwierają. Jakieś mini-mini toaletowe pokoiki i tak dalej. Ale moc. To robi wrażenie. Dobra. Gdzie jesteśmy na naszej mapie? Tu sobie... Ciekawe, czy ludzi możemy w ten sposób... A jak możemy w nich rzucać? Sami też troszeczkę oberwaliśmy. Już nawet w kwestii tego, że przywołaliśmy jakiś przedmiot, nasz przeciwnik oberwał, zwróćcie uwagę. Coś tutaj jeszcze mamy. Poziom dostępu pierwszy. Zbieramy jakieś identyfikatory. Mamy potężny wózek na listy. Tutaj mamy shelter kolejny. Dobra. Fajna ta moc telekinezy. Nie powiem, że nie. Jest się tym jak pobawić. Tutaj jeszcze jakieś radyjko. O Jezus, jaki ja jestem niepoważny. Cofam się w rozwoju, moi drodzy, wybaczcie mi bardzo. Tutaj się cofnęliśmy do tego miejsca kontroli, które znamy. Tu jest shelter, który się zamyka automatycznie po naszym wyjściu. O! A szafy są nieruszalne, nienaruszalne. Tutaj jest dział kontroli, znaczy tej komunikacji. Music, music, music. Let's play music. Radio station. Ubudu. Jeszcze mamy tutaj schody wyżej. Już naprawdę dosyć tych wygłupów, co się ze mną dzieje. Jesus Christ. Okej, otwiera się. Mamy kolejną korespondencję. Marshall, rodzaje blokady. Tutaj znów jakieś ciała zawieszone w przestrzeni. O kurde, tutaj... Obrywamy obrażenia. Kurde, lebele. Co my możemy z tym zrobić?
Gdzie my w ogóle jesteśmy? Dział komunikacji teoretycznie. Czy my możemy jakoś przewalczyć ten obszar obrażeń? A w ogóle, moi drodzy, z ciekawości przetestujmy, jak wygląda śmierć w grze. Już padła. No dobra. Więc tak wygląda śmierć w grze. Control. Nie mieliśmy okazji się przekonać. Z ręki przeciwników raczej nie giniemy, więc raczej w takich obszarach o wrogiej energii, można tak powiedzieć, zginęliśmy. Z czystej ciekawości sprawdziliśmy, jaki jest model tutaj i animacja, można powiedzieć, śmierci naszej bohaterki, w razie gdyby zagrożenie zaistniało. Dobra, tutaj, czy my idziemy w dobrą stronę? Dobra, idziemy w dobrą stronę. Więc tak. Worek z pieniędzmi, bręk. Dobra. Ale szkorci ta telekineza, fajnie jest zrealizowana, daje takie poczucie mocy, można się tym naprawdę genialnie pobawić. Jest to też przestrzeń do wydurniania się. Tutaj jesteśmy na etapie, gdzie ten przeciwnik na nas wyskoczył. America Overnight. Mail Room dalej. Przed nami. Dobra. Emergency Supply Storage. Tutaj też jakieś radyjko. Z trzaskami. Nagranymi. No i tutaj docieramy teoretycznie do jakiegoś takiego miejsca. Tutaj mamy ten punkt naszego odrodzenia. Sprint raczej mamy nieograniczony, co jest fajnym rozwiązaniem. Że nie ma tutaj paska kondycji, który się wyładowuje i nasza Jessie będzie sapać z wycieńczenia. Korespondencja, przypadki Vice Willow. Dobra, mniejsza z tym. Mamy tutaj różnego rodzaju bariery. Strubułubudu. Dobra. O, nie, to jest zaszybowane wszystko. Kolejny pojemnik z materiałami paranormalnymi. Izba pamięci. No dobrze, fajnie jest znajdować te rzeczy opcjonalne, tylko za licho nie wiem, jak i gdzie my mamy się udać, żeby zrealizować cel naszej misji. Nieznany słuchacz, przejdź przez dział komunikacji, aby dostać się do tej ukrytej linii. Dobra, tutaj krążymy wokół tego pomieszczenia i chyba tu się mamy dostać. O! I się udało. I coś tutaj się dzieje. Jakiś wychodzi na nas stworaczek. Bierzemy na niego. Ubudu! O, skubany! Ubudu! Ej, unika! A cię uniknę, ty! O, ty zgredzie jeden. Frajerze. Unika. Aha, załatwi nas, to jest boss. Więc mamy w tej grze bossa. Bossów, może wielu. A więc zacna się tutaj walka wywiązała, gdzie on jest w stanie unikać tego naszego miotania telekinetycznego. Natomiast sam w nas miota przedmiotami, które zadają nam dosyć solidne obrażenia.
Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Zaraz będziemy tutaj kminić sobie temat. Wiemy już tak, jak tam się dostać. Tutaj się szło tędy. Tędy, tędy, tędy. Tutaj nie. Tutaj nie. Skontrolujmy to na mapie, żebym się nie zamotał. Może musimy zejść niżej jeszcze. Nie da się za bardzo. A może wręcz przeciwnie, musimy wejść wyżej. Chyba tak. Tutaj był ten jeden przeciwnik, ale go już nie ma. Pokój poczty. Dobra, to jest tutaj. Pokój poczty, który okupuje jakiś mutant sykowy. Tutaj sprawdźmy, czy to zostało przez nas sprawdzone, otwarte. Tak, dobra. Tutaj schodzimy sobie na dół i tutaj... Tutaj nie. Tutaj gdzieś jest ten pokój. O, tu. Będziemy mieć animację naszego oponenta i będziemy z nim próbować walczyć. Jakś... O, w ogóle mamy taki dash. Jak my mamy kucnąć sobie za osłoną? Jak on w ogóle lata sobie? A, w międzyczasie się pojawiają przydupasy. Nie poddam się, walczyć z tobą będę. Tomasi. Taki kryptonim ma nasz oponent. Też włada całkiem zacnie tą telekinezą. Dobra. Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. Cóż to jest za pomieszczenie, gdzie tych kapsuł takich... Oczywiście wiadomo, co to jest, moi drodzy. To są kapsuły próżniowe, które takimi systemami rurowymi przenoszą wiadomości między piętrami. O, w ogóle, ej. Patrzcie. Nasza umiejętność telekinezy podnosi przedmioty dookoła. Oczywiście w sidłach naszej telekinezy jest tylko jeden przedmiot, ale tych przedmiotów jest wiele, które gdzieś tam się załapują. Objęte tą telekinezą, patrzcie. Szuflada, właśnie kolejna taka kapsuła. Gdzieś ta telekineza zaciąga nam kolejne przedmioty gdzieś w luzem. Oczywiście nie kontrolujemy ich, ale wygląda to przefantastycznie. Jakieś okruchy gruzu. Zobaczmy. Pudełka, patrzcie. Lewituje to wszystko. Mimo że kontrolę mamy nad gaśnicą. Ubudu. Dobra. Fajna sprawa. Remedy. Robicie naprawdę zarąbiste gry. Dobra, mamy...
The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, with the odds of an alternate item to show up inside a U.S. embassy, talk about good luck, huh? So much easier to... Hey, are you still recording this? Dobrze. Nieznany słuchacz. Znajdź obiekt mocy, linia specjalna. Okej, linia specjalna nie może być daleko. Tutaj mamy jakieś pomieszczenie. Okej, tu. Okej, kolejny zbiornik z materią paranormalną. Modyfikacja z broni, seria eliminacji. Czerwona linia, powiadasz. Jesse. Can't be far. O, kolejny zbiornik z materią paranormalną. No co za złoty strzał. Materiał izba pamięci. Blum. Dobra. Tutaj jakiś jeszcze dokumencik się tarza na podłodze. Akta sprawy Butyl. Kolejna akta. Identyfikator to i trzy kropki. Oj, to chyba nie buchnie. Uuu, nieźle. Czerwona linia, nie może być daleko. Srubu do budu. Bardzo bym był za tym, żeby z biegiem czasu, oczywiście, jak gra pozwoli też, wzmocnić sobie siłę telekinezy, bo teraz możemy pod rząd dwa razy przedmioty podnieść i miotnąć nimi. A tak to by się przydało fajnie zwiększyć to. Pokój linii specjalnej. Jest. Są jeszcze dokumenty, aktóweczka nasza. Czego skaczesz tam? Aha, dobra. Dziennik bezpiecznej linii specjalnej. I podążamy do miejsca mocy. O kurde. Ojoj. Nie przypuszczałem, że tutaj będzie taka kwestia, że spotka nas przepaść. Ale jest mega ciekawie, moi drodzy. Czerwona linia. Tak też chyba nazwę odcinek. Ale to oczywiście... Kurde, jest znów od tego miejsca. Zdobądź obiekt mocy linii specjalnej. To było tutaj od razu, pamiętam. Bo siwo jest pokonane. Albo i nie. Jakichś dwóch gogatków się pojawiło. Albo i więcej niż dwóch. Fajna taktyka walki. Przewrócić gościa telekinezą. Jeszcze strzelić go dziada jakąś. No kurde, wy, jeden z drugim, co wy sobie, niepoważni jacyś jesteście? Aha. O ty ciulu jeden. Ej, nie jest tak łatwo wcale. Łoimy te punkciki zdrowia. Jeszcze tutaj są.
Dobra, mamy prawie pełny pasek. A to kurde, nas zaskoczyli ciuleje, co? I tutaj ten pokój czerwonej linii gdzieś był tutaj. Ale Jesse ma biegi i nogami przebiera. Side motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like... Dzwonienie dzwoneczkiem raczej tutaj nic nie da. Nie mamy mocy telekinezy, nie mamy naszej broni. Przygrywa nam wesoła melodyjka. Więc tupiemy sobie dalej. Tutaj jest jakiś pokój. Przejdź przez motel Ocean View. Ocean View. Na nazwy te są fantazyjne. Nazwy są co bynajmniej fantazyjne, moi drodzy. Tylko, że żadne drzwi się niestety nie otwierają. Więc what the hell? What's going on? Okej, okay, i mamy przeniesienie do tego motelu, żeby się przedostać do tej czerwonej linii. Ależ psycha siada na takich klimatach. Okej, okay, coś tutaj jest. O, a, to blask światła. Stąd i tu jest otwarte. Aha, fajnie. To chyba może być do tamtego pokoju. Jest czarna piramida. Okej, coś się dzieje. Odbierz rozmowę z linii specjalnej. Docieramy do przeszklonego pokoju, gdzie jest czerwony telefon, aktóweczka na stole i fotel skórzany. Ukończ wyzwanie płaszczyzna astralna. Ulala. Dobra, dysponujemy naszymi umiejętnościami i broniami. Bronią i umiejętnością konkretnie. Co? What the fuck? W życiu.
Jesse idzie ci nawrąbać. Zaraz, dobra. A ty... Grzybie jakiś lewitujący. Co to jest? Spoko. Tego się nie spodziewałem, no ale w sumie mamy tych przestrzeni do poruszania się niewiele. Możemy w sumie tak postąpić, że uciekamy przed tym i to się przemieszcza, a my tutaj dajmy hopę. Hej. Wow, ej ty. Uważaj sobie, co ty robisz? Jakieś takie zakłócenia grawitacyjne, czy nie wiadomo jakie. Telepatyczne. Telekinetyczne. Dzwoni telefon, dzwoni. Więc Jesse śpieszy, żeby go odebrać. Dobra, bang. Dobra, mamy tyle. Uj, nie! O, dobra. Telefonik u nas, dobra. Dzwonisz. No. Hotline. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is under the right conditions to other planes of existence as well. Telefon z jednym pokrętełkiem na środku. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. Of course. Nasza Jesse rośnie w siłę, ale jak widzicie, mamy też konsekwencje tych wydarzeń. Poleciała jej krew z nosa. Ajajajajaj. Osobliwa kolekcja. Wpadło nam trofeum. Automatycznie zerknijmy. Cóż to? Za tym się kryje. Zbierz 40 przedmiotów kolekcji. Emily. Dobra, jesteśmy z powrotem. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. O, okej, jeszcze dokumencik. Akta sprawy Battle, uzupełnienie. Więc... Budka telefoniczna z czerwonym telefonem, proszę bardzo. Raz, bang. Ładujemy w temat tak, że nic nie zostanie. Dobra. I tutaj teraz tak. O, kolejni przeciwnicy. O ty, w ciulu jeden. A cię rzucę. O ty, kurde, jeden. Ładujemy nasze zdrówko. Dobrze. Na piętrze jeszcze jeden ciulas był.
A, spadliśmy. O ty w życiu. I chyba się sami zraniliśmy, ale przez rana sytuacja. Jedno trafienie i leżymy. O, właśnie. Kurde, ale nas zamotało. Dziwna sytuacja, nie spodziewałem się. Ale jak widzicie, control zaskakuje. Więc why not, why not? Okej, ponownie. Porozmawiaj z Emily, mamy zadanie. Chyba możemy się przenieść tymi stałymi punktami podróży. Pokój poczty. Centralne kierownictwo i do sali zarządu musimy wrócić, gdzie Emily ostatnio z nami rozmawiała, gdzie mieliśmy te kwestie dialogowe do wyboru. Także, moi drodzy, zagadamy sobie z panią Emily i na tym zakończymy nasz odcinek. Także gra jest zrównoważona, także pomimo naszych mocy, które na ten moment są włączone, notabene, bo i w bezpiecznej strefie. Zginąć możemy jak najbardziej i tutaj zmierzamy sobie, aha, tutaj mamy pięterko, ale na pięterku to nic nie załatwimy. Tutaj mamy, nie, wręcz przeciwnie, tutaj. Ciężko jest się rozeznać w tej mapie czasami, no ale się udaje. To tak. Nasza Emily Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the bureau's secrets. Your boss, darling. Tomasi, but he's gone. He has gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall? Helen Marshall is head of operations. She's tough. Ex-CIA. She took her Rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors, but it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that in the HIS can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Dobrze, także dialog z Emily dobiegł końca, teraz mamy jeszcze cutscenkę, no i moi drodzy, pomału będziemy sobie kończyć. Jest i nasz dozorca.
To jest zagadkowa postać. Myślę, że on tutaj ma większe znaczenie niż nam się wydaje. Takich postaci nie wolno na pewno lekceważyć. To gry i też życie tego uczy. Jak najbardziej. Kurde, mamy tutaj jakiś reaktor chyba, zdaje się. Jakąś potężną, gigantyczną instalację. Nieznany słuchacz. Misja zakończona. Wyłącznik awaryjny. Ulepsz i odblokuj nowe zdolności z najbliższego punktu kontrolnego. Do sektora zamkniętego kierownic. Dobra, wyłącznik awaryjny. Zerknijmy sobie na mapie. Pokój linii specjalnej. Okej. Znajdź drogę do sektora zamkniętego. Dobrze, moi drodzy, tak jak słowo się rzekło, tutaj ustawmy jakiś ładny kadr na Jessie. Serdecznie i pięknie dziękuję wam, moi drodzy, za uwagę pod tym drugim odcinkiem z gry Control. Także wspominam moją serdeczną prośbę, abyście subskrybowali kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Wszystkim subskrybentom serdeczne, gorące podziękowania za to, że jesteście i śledzicie materiały, treści, które w moim wykonaniu, mam nadzieję, że się wam podobają. I zarówno subskrybenci i niesubskrybenci, komentujcie, lajkujcie filmy, żeby pozostawić po sobie ślad, aktywność. Komentarze piszcie oczywiście wszelkie pozytywne, negatywne pomysły, sugestie, pytania, ciekawostki. Wszystko, co wam się nawinie, co wam do głowy przyjdzie, śmiało. Po to są media społecznościowe, po to jest YouTube, żeby jak najbardziej flow informacyjny i flow dobry był między nami, żeby twórczość i materiały, które nagrywam, nie trafiały w próżnię. Także mam nadzieję, że wam się podobało, trzymam za to gorąco kciuki. Pozdrawiam was serdecznie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, na razie, hej, cześć i pa!